Akcja. W 1980 roku Krzysztof Kieślowski zaprezentował światu swój film Gadające Głowy. Dziś wracamy do tematu. Jednak nasze pytania będą inne. Zapytamy ludzi, ile mają lat, kim są i czy ich zawód daje im satysfakcję. Kurde, człowieku, profesjonalnie mamy to. Mamy to totalnie. Kręciłeś? Super. Co podkręcić, jak patrzyłeś na co? Nie, było dobrze. O co chodzi? Co się stało? Czy może pani nam odpowiedzieć na nasze pytania? No, słucham. Ile pani ma lat? Ile na 100 dole lat? A każda łata ma po 2 lata, więc policz sobie, ile mam lat. Wszystko? A czym się pani zajmuje? Pracuję w sklepie. Pani w sklepie. A daje to pani satysfakcję? No. A tego gościa może zapytamy. Został tylko ten ostatni. Przepraszam? Przepraszam, czy moglibyśmy panu zadać 3 krótkie pytania? Do mnie mówicie? Tak, tak, bo robimy taki film, projekt. Aha. Do szkoły. No. I czy moglibyśmy pytania? Panu... Tak. Wywiad. Mhm. Okej. Okay. Mhm. Wszystko, tylko jakbyś mógł... Daj mi ognia. Ognia. O, mam. Masz? Mam zapalniczkę. No to o czym chcecie porozmawiać? No dobra, no i co ja mam z tym zrobić? A czy mógłby pan tutaj podpisać, bo to jest zgoda na udostępnienie wizerunku? Jakiego wizerunku? Ja nic tu nie będę podpisywał. Bo robimy projekt do szkoły i potrzebujemy, żeby to było... Tak, do jakiej szkoły? Na pewno do internetu chcecie to wrzucić pewnie i wykorzystać mój wizerunek po to, żeby mnie później wyśmiać, tak jak nie, wszystko no, robicie w tym kraju. Do szkoły musimy zrobić. Nie wierzę wam. Nie wierzę wam. Na pewno w internecie chcecie dodać do internetu i wykorzystać mój wizerunek, że ja popieram. Ja nie popieram tej partii, nie popieram tego rządu, nie popieram niczego. Jarosław, Polskę zbaw. Nic więcej nie dodam. Ile ma pan lat? Powiedzmy, że jestem tak stary, że z Noe Arką pływałem. I to nie raz. O, okej. Okay. Czym się pan zajmuje? Właśnie. Szukam trochę określenia dla samego siebie. I tak sobie myślę... Sufler... Tak! Tak! Jestem... suflerem. Satysfakcje. Proszę pana, to jest bardzo dobre pytanie. Naprawdę. Tego się nie spodziewałem. Widzi pan, trzeba zacząć od tego, że ja to robię naprawdę bardzo długo. I to bardzo trudna praca jest. Od samego rana z gotowym tekstem. Przyjaciół wielu mam od lat, dla nich śpiewa, dla nich. Ach, cholera, chyba muchę sobie dzisiaj założę. Ach, cholera, chyba dzisiaj muchę założę. Da 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 da. A ludzie często jak w stuporze nie wiedzą co powiedzieć, a ja im muszę dać ten tekst. A to też nie jest łatwe, bo trzeba cały czas śledzić i układać. Widzieć, co ludzie czytają i co oglądają. W dodatku jeszcze te niezręczne sytuacje. Dosłownie jeść z nimi i spać z nimi. Wiecie. By nie włożyć w usta jakiegoś drecha tekstu Sołżenicyna. Albo i włożyć. Ale za co? Każdy ma prawo wiedzieć wszystko. Bo to...
to fałszywy slogan fałszywej epoki. Znacznie większą wartość ma już dziś utracone prawo człowieka, by nic nie wiedzieć. Każdy prawo ma wiedzieć, wiedzieć prawo ma wszystko. To slogan fałszywej epoki. I teraz człowieka wartością wiedzieć nic, nic nie wiedzieć. Kurwa. Kurwa. I satysfakcja czasem się pojawia. Czasem się pojawia, jak się w czyjeś w usta włoży tak dobry i płynny, niewykrywalny tekst, a to nie jest takie łatwe. Podobnie jak sama treść. Bo ludziom trzeba podpowiadać rzeczy ważne. Takie, które ich do czegoś doprowadzą. Przecież ja nie będę ludziom mówił, co mają w knajpie zamawiać. Poproszę kaczuszkę, ale taki mały kawałeczek kaczuszki. Poproszę kaczuszkę, ale taki mały kawałek kaczuszki. Oczywiście, już podajemy. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam, zamówił pan kaczkę? Czy mają tu dobre kaczki? Przepraszam, zamówił pan kaczkę? Czy mają tu dobre kaczki? Kaczuszka jest świetna. Mogę nawet dać gryza. To ja może sobie pozwolę. Małgorzata? Miło mi. Czesław. Tylko widzi pan, tu po jakimś czasie się nudzi. Się nudzi. Nawet jak się włoży dobry, płynny tekst, to czasem tej satysfakcji nie ma. Widzi pan, ja to robię już naprawdę długo. Naprawdę bardzo długo. Und wir geben Ihnen zwei nackte Schwerter. Już podpowiadałem i tym maluczkim, i tym wielkim. W zasadzie komu ja nie podpowiadałem. I po jakimś czasie nadchodzi znudzenie. Ale czasem jest satysfakcja. Czasem, gdy zdarzą się takie rzeczy, takie zaskakujące momenty, zdarzy się coś takiego, taka iskra niezwykłości, coś takiego, że... I co to na to wszystko? I co ja na to wszystko? Powiem ci wprost, jak nigdy. Uważam, że powinniśmy się rozstać. To wszystko już nie ma sensu, nic się nie układa. Nic z tego nie będzie. I co ja na to wszystko? Nie wiem. Nie wiem. Ale wiem jedno, ja chcę walczyć. Musimy. Nie możemy po prostu zburzyć tego wszystkiego, co było między nami. No, ja nie wiem, co będzie teraz. Nie wiem. O, pewnie będzie źle. Pewnie będzie jeszcze masa takiego gnoju. Nie wiem, ale... Ale wiem jedno. Wiem, że cię kocham. Tak po prostu. Coś takiego, że... Że ja wierzę, że to ma sens. Że warto to robić. Rozumie pan? Nic pan nie rozumie. Za młody pan jest. Dobra. Kończymy. Nie ma czasu. Trzeba się brać. Ale może jeszcze by nam pan powiedział... To... Może... Jak? To właśnie komu? Może by pan... No, bo kumpo. Dziękujemy bardzo za wywiad. Było nam bardzo miło. Dziękujemy bardzo za wywiad, było nam bardzo miło. Było nam bardzo miło.
Ale fajny film.